No to uwaga kochani, zapnijcie pasy, będzie mega odlot. Masz czapkę. W domu. No właśnie. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Manu. No, drodzy lepiej, słuchajcie. Witam was serdecznie na Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych. Pojedziemy sobie w tamtym kierunku i do pokonania będziemy mieli łącznie 18 km. Ja się kręcę. Obie strony. Wszystko zabezpieczamy, żeby niczego nie pogubić. Słuchajcie, zakaz numer 3, którego się trzymamy już tak najsztywniej i go nie łamiemy definitywnie. Zakaz wyprzedzania się na trasie i szczególnie tego trzeciego zakazu się trzymamy. I na dzień dobry, tył pozdrawia przód. Słabo. Słuchajcie, pij do rzędu. Mam nadzieję, że po górę się troszeczkę rozkręcicie, ponieważ na dzień dobry mamy 2,5 km, także następna próba w tunelu. I uwaga, uwaga, przód pozdrawia tył. Łyco. Punkt dla przodu, będziemy trenowali jeszcze na trasie.
wjeżdżamy tutaj bliziutko, tak jak w tunelu, przytulamy wagoniki. Słuchajcie Państwo, jesteśmy na mecie, na naszej stacji PKP Lesko Łukawica. Tutaj słuchajcie, zrobimy sobie około 10-15 minut przerwy, także zapraszam tutaj do Kuby. On ma na pewno jakieś zimne lody, na pewno wodę oraz różne wspomagacze, na które przymknę on, jeżeli będziecie do tej pory. A my teraz będziemy jechać powoli. Gosia jaka by to tułowana na łapce. Nie. I na nodze. Jaka nóżka. I na nodze. Ile kropek, jak mi dała. I jaki to jest? Od czego to jest? Głodnemu chlebu. Ty to nie masz zahamowań, wiesz? O nie. Aha, bo tu zawracamy. Dobrze? Dobrze. Ale jutro za to 27, sobotę 28. Dziękujemy słuchajcie wszystkim, którzy pomagali. Życzę również wszystkim smacznego, bo widzę, że coś tam sobie pomaszujecie, także na spokojnie jeszcze 3-4 minutki. Skoro mamy komplecik, to będziemy podejmować sobie ten 6,5-kilometrowy podjazd. Oczywiście pierwsza taka przerwa za niecały kilometr na przejeździe. Króciutka, później jedziemy sobie do takiego przystanku. To jest pozytywne, zasadniczo.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za te wspólne 18 km na linii kolejowej numer 108. Podobało się? Tak!